TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Pierwsze spotkanie niebieskich w trzeciej lidze w ogóle w historii Chorzowia na czwartym szczeblu rozrywkowym. Teraz gracze gości na lewej stronie, niedokładnie w tej sytuacji Buryło. Tracą piłkę, no i Chorzowianie, Paszek prosto, padła piłka, bardzo dobra, no ale nawet ta piłka, gdy znajdzie się w siatce, bramka nie zostanie uznana wcześniej Chorągiew. Z pewnością to taki sygnał dla graczy gości, muszą się mieć na baczności, każda tutaj strata może być bardzo bolesna w skutkach, tym razem jednak uprzedzi, ciężko było mu odrobić. Tą drużynę nie było stać na taki psychiczny, chociażby zryw, teraz kolejny już groźny, no i ta próba już groźniejsza, brakowało trochę chyba takiego ogrania, trochę też doszedł stres w związku z pierwszym ligowym meczem o stawkę. Teraz Paszek zszedł do środka, zdecydował się na strzał. No i brawa, tak jak mówiłem, Jakub Nowak na boisku za Tomasza Foszmańczyka. Teraz Chorzowianie muszą uważać po tych pierwszych minutach. Teraz goście trochę odważniej grają, no ale tam domagali się rzutu karnego. Jeden z zawodników przewracał się w polu karnym. Jeszcze cały czas ta akcja, jeszcze jej nie kończą gracze fotohigieny. Tym razem kilka metrów bliżej. Zobaczymy, czy tak samo dokładnie. No niewiele zabrakło w tej sytuacji. Mogli złapać się za głowy kibice przy piłce. Tak jest, taki jest. Chociażby podział w drużynie, że gdzieś ten młodszy musi zostawić piłkę na... Gracze gości teraz mają trochę miejsca, jest szansa na 1-0, no i piąstkuje, wydawało się, że będzie łapał to piłkę, ale jeszcze jedna szansa, najlepsze, mieli trochę miejsca, no także pomogli im w cudzysłowie niebiescy, teraz Paszek ma trochę miejsca, nie zdecydował się od razu na dośrodkowanie, inaczej jest płasko po ziemi, jest jeszcze trochę miejsca, próba strzału. Momentami tam zapasy stadionie ciche, mówiło się przede wszystkim o tym, o tych aspektach sportowych, by piłka, by było jak najwięcej piłki w piłce, może teraz jest na to okazja, no i ruchy nie trafia, trafia w słupek w tej sytuacji, złapał się za głowę. Dziś chyba myślami przy tej sytuacji teraz, natomiast rzut rożny, trzeba żyć już kolejną okazją, ruch po raz kolejny tam próbował. Zdecydowanie nie wyszło temu zawodnikowi w pierwszej połowie, jednym z ważniejszych w ekipie ruchu, te akcje właściwie w każdej niemal sytuacji szły przez prawą stronę teraz, natomiast gość się smógł, niezbyt dobrze wybił, jeszcze cały czas goście, no i mają rzut karny. W tej sytuacji nie mogło być chyba... A teraz smógł w jeden ruch, napastnik fotohigieny w drugi, no i mamy prowadzenie dla gości. Marcin Buryło strzelcem gola, 1-0 dla fotohie, która nie była niczym zmącona i której na pewno wiele przez wiele wcześniejszych tygodni brakowało, ale teraz trzeba się skupić na tym, co jest na boisku, bo później ta radość mogła być. No a teraz trudna piłka, no i pretensje smug do... Która również w pierwszej połowie ustawiała się przy stałych fragmentach gry, Podgórski. Może w ekwilibrystyczny sposób. Niebiescy natomiast coraz częściej pod bramką, a ten strzał. Pewno Chorzowianie nie mogą sobie pozwalać na takie błędy, jeżeli chcą tutaj zdobywać teren i chcą tutaj stwarzać zagrożenie pod bramką rywali teraz. Natomiast jak ta piłka weszła, mogą się zastanawiać Chorzowianie. No błąd w tej sytuacji chyba bramkarza, no bo to nie miało prawa wejść, natomiast cieszy się z trafienia Marcin Buryło. 2-0. Prawą flankę, dośrodkowanie, no i może tym razem nie udało się, za pierwszym razem, za drugim, no i tym razem również w meczu zapewne wszyscy zwrócą na to uwagę, no bo pamiętając o tym, jak trudny kalendarz ruch ma w najbliższym czasie, no ale teraz jest bramka, jest 1-2, ruch wraca do gry, zobaczymy, czy uda się jeszcze odrobić straty. Adrian Dąbrowski, ten, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, w ostatnim kwadransie, zmniejsza. Zobaczymy. Higieny, dalekie wybicie piłki, dwóch piłkarzy w czerwonych strojach, dwóch także w niebieskich, daleka piłka dośrodkowana teraz na sam środek bramki. No i czy będzie zakończenie tej rywalizacji? Jest zakończenie tej rywalizacji. Trafia grający z numerem 7 Marcin
Buryło i to jest koniec emocji w tym spotkaniu. Tak.